Ta aplikacja jest po pierwsze świadectwem dobra narodowego, ale zmiksowana z biletem wstępu turystycznym dla nie tylko mieszkańców regionu, właśnie myślę, że nawet mieszkańców Polski, spoza Polszczyzny. Dla nas było to istotne, żeby dać szansę wszystkim absolutnie na przyjazne używanie tej apki. My myślimy o wszystkich zawsze, żeby po prostu od 7-latka do 97-latka można było jej używać. W czasie pandemii koronawirusa, kiedy wiele osób boi się podróżować, pozostaje w domu, to również jest możliwość na to, aby w sposób taki wirtualny zobaczyć, zwiedzić muzeum, poznać jego ofertę. Więc myślę, że nawet z tego punktu widzenia jest to bardzo ciekawa oferta, która może być pewnego rodzaju zachętą do tego, aby w tych czasach, kiedy każdy z nas będzie czuł się już bezpiecznie, mógł swobodnie podróżować i te muzea odwiedzać. Kiedy wymyślaliśmy jakby te typy muzeów, żeby można było wyszukiwać po typie, wypisaliśmy kilkadziesiąt, pozwoliliśmy naszym partnerom wybrać tylko po 3, bo się okazało, że są muzea, które się mieszczą w 10 kategoriach. Ta rzecz związana i z promocją całej tej aplikacji, jak będzie działało Muzeum Polskiej Piosenki w tej kwestii. Przede wszystkim liczymy na pomoc Polskiej Organizacji Turystycznej, żeby kanałami właśnie tymi poszła informacja do innych miejsc w Polsce. Natomiast myśmy podjęli decyzję, ponieważ jest to apka, że reklamy pojawią się w internecie. Od jutra startuje promocja na Instagramie, a także na portalach internetowych.